Bo ja wtedy myślę o dzieciach, nie? Że trzeba dzieci umyć, trzeba kolację zrobić, trzeba łóżka zrobić, a musy może pić, a ja nie. Ja sobie wypiję, to po prostu się czuję, jakby cały świat do niego należał. O niczym nie myśli. Ja ją kocham i szanuję jako ciotkę. No tą kobietę. Kurwa, nie żyj tam z tyłu. Ja tą kobietę szanuję i kocham jako ciotkę. Zawsze mam na nie serce otwarte. Oprócz mnie tu jej krzywdy nikt nie zrobi, nie zrobi. Jak się dowiem z miejsca, nie ma. Kreska poszło. Ej, to moje stare rupy. Ej, daj to buźki, kurwa, a nie z ciebie. Ty mnie bijesz? Ja ciebie nie lubię. Ty moja stara fajne, nie? A ty kurwa. A ja ciebie kocham. Ty stara małpa, ty. Ty mnie nie lubisz? Ja ciebie nie lubię. Ty masz dwa rogi? Mam. O, masz pokaż. Mam. Cześć. Cześć. Ty mi grabę. Chuj ręki nie podaję. A ja co do ciebie chuj kładę i dalej nie. A ja do ciebie również. A taki chuj, bo zaraz zarwanym przyjadę i pojedziemy. To jedź, chuj. No, na cmentarz, chuj pojedź. Taki chuj. Na, bo tam twoje no, miejsce. Nie moje? Nie, tam było miejsce. Daj było... ci mnie spokój, ale... Moje wyjdź, miejsce. Proszę cię, wyjdź z tego mieszkania. Gdzie, kurwa? Nie dużo go zwroszczę, ale blondyna była, a ja lubię blondynki. Bardzo mi się podobał, bo był blondynek, włosy miał falowane. 27 lat w PGR-ze mojej pracy i co mi za stara zostało? Pełna noga żelaków, kolano boli, ręce powyginane palce, nie mogę nawet zgiąć palcy od mojej pracy. 20 lat mojej pracy w PGR-ze, dźwiganie tych tabołów, tych baniek, bo Boże, tyle pracowałam, co mi dzisiaj wyszło? Proszę bardzo, o. Ani gdzie pojechać teraz, ani co zrobić, ani co w domu nawet nie mogę. Tak ty co myślisz, że ja przepijam? To ja przepijam, ja wiem co ty robisz, nic sobie nie pijesz. Nic sobie polerę, co ty sobie. No kocham ją, pasuję do siebie. Wiosno, kiedy deszcze spadną, słońce latem zaświeci, a jesienią coraz chłodniej, zimą cieszą się dzieci. Wow! Tak mi zrób, tak mi dobrze! Jestem grzeczny, kochany! Nie chodzi o kradzenie, to trzeba mieć naturę, jakoś chęć do wszystkiego. A my się znowu się lubili. W tym czasie, bo to było wieczorem, popili tam, no i ona już była nieprzytomna tam i tam zawsze ty chuj, chuj tego, chuj, taki owaki, chcesz to ja ci dam i tak dalej, o do tego stopnia. My wzięli tam, te spodnie ściągnęli, to potem sankami ją tu przywieźli. Tą bulinkę my nazywamy, bo to ona i tak, kotkę, tą właśnie tego. No ściągnięte spodnie, no normalnie na sanka, bo to nieprzytomna była. To koło godziny było pierwszej z minutami w nocy. No słyszę, jak psy szczekają, dojadają w obejściu, wszystko kuje na podwórze i szczuje psami. Ja tu na ogrodzie dwóch złodziei ucieka. Dwóch ludzi, mężczyzn, człowiek w nocy to nie widzi. No i poszczułem tym psem, psy poszły za nimi, wygoniłem, ale kto był to nie wiem. Tylko zostały dziury w płocie, podrywane sztachety. Mogę otwarcie powiedzieć, sołtys dykciarz jest prosty. Ten jeden, co z nim dyktę pił, to zmarł. Tu teraz poszedł na grzyby i zmarł. To zawsze tam nieraz zaszłem, to tak, mówię, buzio to nie powie.
to tak. Pół szklanki, o tak, tej dykty wlewali do szklanki, a resztę to robili taki kwas, taki ten barszcz po prostu, takie wino i dolewali. O, mówi, to zdrowe jest, to jest najlepsze. Taka prawda. No. Żywy dykciarz i koniec, ten sołtys. Spojrzałam do portfela, że nie mam pieniążków, dzieci głodne. I wpadłam na taki pomysł, żeby pójść do lasu, nazbierać grzybków. Kapustę swoją miałam w ogródku i zrobiłam gołąbki. To był taki mój pomysł i mój pomysł sprzedałam sąsiadkom. Jak się okazało, bardzo dobre te gołąbki, smaczne. I tu wiem, że sąsiadek tak robi. No ja mówię, to zasłaniają. Trudno tu zobaczyć, tak posłuchać, to faktycznie tak, to wszystko można przyczaić, zaobserwować i posłuchać, prawda. U Markowskiego nieraz bale były, to tańczyli nieraz, no tak, hulali nie z tej ziemi, prawda. Zgadza się, no, tak, no. Jak pieniądze są, to oni nie patrzą, prawda. Nie rozpuść, tam co mi tam czytaj? Cicho to! Słyszałeś? Do domu ci kopnę w dupę. Nie chcę się robić. Do domu powiedz.